drogie, umiłowane, kochane pochwiczanki. Obiecałem wam, że zdradzę wam najważniejsze tajemnice, jak zdobyć księcia z bajki lub jak wyjść z pochwicy. To jedno i drugie to jest praktycznie jedno i to samo. I no, no dobrze, nie jedno i to samo, to jest bardzo podobne. I teraz tajemnica trzecia. Żeby zdobyć księcia z bajki lub żeby wyjść z problemu, należy przeprogramować swój mózg w taki sposób, aby on był skupiony na zasobach, a nie na brakach. Czyli należy się cieszyć tym, co się ma. Zaczynamy od cieszenia się z podstawowych rzeczy, że mamy kciuk, że mamy palec wskazujący, że mamy palec środkowy, że mamy palec serdeczny, że mamy malutki paluszek. Cieszymy się ze wszystkiego, znajdujemy powód do radości w najmniejszym calu, a nawet milimetrze. I drogie, ukochane, jest to podstawa. Nie da się zdobyć księcia z bajki, jeżeli skupimy się tylko na jednej lub na dwóch pozytywnych cechach. Tych cech mają być, to mają być wszystko cztery cechy zebrane w gromadkę i z tych czterech cech dopiero tworzymy cud. Tworzymy możliwość osiągnięcia szczęścia, księcia z bajki lub cudownego seksu. I dlatego, drogie pochwiczanki, najważniejsze, ta trzeci najważniejszy element, trzecia cecha, to jest radość. Radość, cieszenie się ze wszystkiego, uśmiechanie się do wszystkiego, zwracanie uwagi na to, co mamy, a nie na to, czego nam brak. Nie zwracamy uwagi na to, że nie mamy jachtu, że nie mamy samochodu, że nie mamy odrzutowca, że nie mamy kota rasy Yorkshire. Nie, zwracamy uwagę na to, co mamy, a mamy skarby, których nie znajdzie się nigdzie we wszechświecie. Nigdzie. Bo drugiej takiej cudownej, takiej wspaniałej, takiej wyjątkowej kobiety jak ty nie ma na pewno w naszym Układzie Słonecznym. A prawdopodobnie nawet w całej Drodze Mlecznej. I dlatego, drogie, cudowne pochwyczanki, zwróć uwagę na to, jaka jesteś wspaniała. I jak to dostrzeżesz, to wyjdziesz na prostą, a nawet bym powiedział, że na szerokie wody wypłyniesz, albo że otworzy się przed tobą zupełnie nowy świat.